Punkt zwrotny. Tu Katarzyna Kubisiowska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Radek Rak. Ja uważam, że w stosunku do życia nikt z nas nie jest podmiotowy. Że my wszyscy jesteśmy przedmiotami życia, że życie się nami żyje. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Dzień dobry, z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C, Katarzyna Kubisiowska. Dziś ze mną w studiu jest Radek Rak. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Radku, prosto z pracy. No tak, jak codziennie. Ilu miałeś pacjentów? Ojeju, nie wiem. Dzisiaj był luźny dzień, także poniżej 20. To jest luźny dzień. To jest luźny dzień, tak. A zazwyczaj? A zazwyczaj to jest, to znaczy mój rekord jeszcze, zanim zaczęliśmy umawiać na godziny, to było 94 osoby takie, które przyjąłem w ciągu dnia. I to było takie, że musiałem je rzeczywiście przyjąć. Osoby? W sensie osoby zwierzęce. Osoby zwierzęce. To miałem na myśli. I to było złe bardzo. Jeszcze wtedy chyba mój szef był na urlopie, bo pamiętam, że siedziałem tam cały dzień i byłem przerażony tym, co się działo w poczekalni. I to rzeczywiście było tak, że tych ludzi musiałem przyjąć. Ludzi. To się, tak, ludzi ze zwierzętami, tak. Te osoby ludzkie i zwierzęce. Mamy rozmawiać dzisiaj o punktach zwrotnych i myślę sobie o tym, no, o twojej pracy i o wyborze zawodu. To jest taki moment w życiu, kiedy mamy 12 lat i decydujemy się, jakie będziemy, co będziemy studiować. Ty miałeś, byłeś pewny od początku, że tam będzie weterynaria? Właśnie jak szedłem tutaj do studia, to się zastanawiam, o czym będziemy rozmawiać, bo ja miałem bardzo mało punktów zwrotnych w życiu i bardzo mało gwałtownych zakrętów. Znajdziemy ci troszkę. I odkąd siebie pamiętam, to chciałem być weterynarzem i jakoś wszystko konsekwentnie zmierzało w tę stronę, jak bardzo dużo rzeczy w moim życiu po prostu konsekwentnie zmierza w stronę tego, co zawsze chciałem robić. Ja wiem, że to tak strasznie banalnie brzmi, no ale nic więcej tutaj nie wymyślę. I za pierwszym razem się dostałeś? Za pierwszym razem. Studiowałeś w Lublinie 6 lat. 6 lat. 5,5, ale 6 tak naprawdę. No jak człowiek z Dębicy postrzega nowe miasto, jakim jest Lublin? A ja w ogóle to jest strasznie mało miasteczkowy jestem i we mnie to cały czas siedzi. A jak to, jest to... Czekaj, a ta mało miasteczkowość jak się przejawia? To znaczy jestem dumny z tego, co... Z tego, że pochodzę z małego miasteczka. Pewnie jakbym pochodził z innego małego miasteczka, byłbym równie dumny jak z Dębicy, ale tak się złożyło, że pochodzę z Dębicy i jest to... To jest przywiązanie do swojego rodzinnego miejsca, to jest coś, o czym mógłbym napisać, ale coś, o czym się bardzo trudno mówi w takiej rozmowie. Pamiętam, jak ostatnio jechałem na spotkanie autorskie do Lublina. Zresztą pozdrawiam Dom Kultury na Węglinie, to super było. I mijałem Dębicę. I było dla mnie czymś strasznie przykrym, że jej nie mogę wysiąść po drodze i pobyć w tym miejscu. A już oglądanie krajobrazu, który znam od dziecka, z którym się opatrzyłem, który jest mi bliski, który jest dla mnie ważny i widziałem miejsca, w których się zdarzyły rzeczy dla mnie ważne i dla mnie istotne, to było trochę tak, i nie przesadzę, jak wtedy, to jest podobne wrażenie jak wtedy, kiedy moja córka się do mnie uśmiecha. Miałem wrażenie, że to miejsce się do mnie uśmiecha. No, jak się dziecko uśmiecha do takie maleńkie, bo twoja córeczka ma 3 miesiące. 3 miesiące skończyła w poniedziałek. Już jest potężna dziewczyna przecież. To. Jak takie 3-miesięczna istota się uśmiecha, to się robi ciepło.
koło serca. No, tak. Czyli tak się też ciepło robi, jak się widzi. Tak, to jest rodzaj tak głębokiego wzruszenia, który jest trudny do opisania. Oczywiście, kiedy mijam miejsca w Krakowie, z którymi się czuję związany, czy kiedy wracam do Lublina, również jestem wzruszony i jestem szczęśliwy, wracając w miejsca, które znam, bo ja bardzo lubię rzeczy, które znam. Ale jednak Dębice jest dla mnie miejscem szczególnym. Jakbym miał kiedyś możliwość powrotu i realnego znalezienia pracy, godnej pracy w Dębicy, to ja bym tam chętnie wrócił. Dębice ma duży problem taki, jak ma większość miasteczek, takich około 50 tysięcy mieszkańców posiadających, takich, które obrwały na transformacjach i się do tej pory z tego nie podniosły. Zresztą była strasznie fajna książka, jest dalej strasznie fajna książka pod tytułem Zapaść. Ukazała się w wydawnictwie Czarne w ubiegłym roku, która porusza ten temat. Właśnie z punktu widzenia, tak jak to rzeczywiście wygląda, a nie z punktu widzenia jakiegoś wyższościowego, metropolitalnego, który mnie zawsze strasznie drażnił. No powiedziałeś, gdyby była możliwość znalezienia w Dębicy godnej pracy. Godnej, czyli miałeś doświadczenie w Dębicy niegodnej pracy. Tak, miałem też doświadczenie folwarku pańszczyźnianego, to rzeczywiście tak było. A to był, czy to był punkt zwrotny? Nie, to nie był punkt zwrotny. To właściwie mimo to opowiem, tak. Ja się tam znalazłem troszkę przypadkiem, to znaczy szukając pracy pod koniec studiów i się zastanawiając, co ja mógłbym robić i gdzie. I pracą, która mi się nadarzyła i która była rzeczywiście ciekawa, bo bardzo wiele się tam nauczyłem, była praca w przychodni w Dębicy. To była przychodnia bardzo nowoczesna, bardzo wspaniale wyposażona, gdzie miałem możliwość robienia rzeczy takich, których większość moich kolegów zaraz po studiach nie miała możliwości. Natomiast myślę, że już pomijając fakty takie, które są bolączką wielu, myślę, że wielu przedsiębiorstw, to znaczy nadgodziny niepłatne, bycie ciągle pod telefonem, bycie ciągle wzywanym, trochę niejasne zasady w pracy, to o tym, że pożegnałem się z tamtą pracą, zdecydowała też rzecz bardzo konkretna. To znaczy fakt, że mój szef, kiedy utracił z różnych przyczyn prawo do wykonywania zawodu, czy mu je zawieszono, nie podzielił się tą informacją z nikim w pracy, tylko wziął sobie moją pieczątkę, podbił, że będę kierownikiem i prawie byłoby mu się udało, tak mi się wydaje, bo to zawieszenie prawa chyba było czasowe, ale nigdy nie wnikałem, bo nigdy mnie to szczególnie nie obchodziło, jakie są jego problemy, bo miałem wystarczająco dużo swoich. No i na przełomie roku zadzwoniła do mnie pani z hurtowni weterynaryjnej, że coś mam podbić. Ja się zastanawiam, pytam się, ale czemu ja mam cokolwiek podbijać? Ale jak ja tutaj biedny żuczek jestem, pieski, kotki, leczek, głaszczę i w ogóle, a czemu ja mam podbijać jakieś dokumenty? Ja się na tym nie znam. Nie zgadzałem się na to. No i tak się okazało, że jestem kierownikiem tej praktyki w Dębicy, którym nie byłem. No i potem odbyłem ze swoim szefem rozmowę krótką, taką rabacyjną, bym powiedział. Zawsze... No, ale powiedz coś więcej o niej. Nie. Ja się zawsze uważam, że straszną sierotą jestem i że nie jestem zdolny do takich rzeczy, a tutaj no proszę, okazało się, że jednak jestem. No ale w rezultacie znalazłem się w sytuacji, gdzie musiałem szukać pracy szybko, gdziekolwiek. Czyli kryzys, duży kryzys nastąpił. No owszem, no nastąpił duży kryzys, ale kryzys trwał około tygodnia, bo po tygodniu udało mi się znaleźć kilka ofert, które były zadowalające, powiedzmy. Jedną z nich była oferta pracy w przychodni, w której pracuję do tej pory i jestem z tej pracy zadowolony. I mieszkasz w Krakowie. I mieszkam w Krakowie od 7 lat. I układasz sobie tutaj życie z bliskimi. Układa mi się. Układacie też. No tak. Wspólnie. Tak, cała trójka. No i ten Kraków, jaki jest, jak ci się jawi o tych, myślę, że tak odkrywa się przez lata, prawda, miasto. Wiesz co, jestem cały czas turystą w Krakowie, tak się czuję, jak ktoś, kto przyjechał z zewnątrz i pewnie do końca życia tak się będę czuł, co jest fajne, bo
na każdym kroku i za każdym razem, kiedy się wybieram w jakieś określone miejsce w Krakowie, spotyka mnie niespodzianka, znajduję coś, czego wcześniej nie widziałem, coś, co mi się podoba, coś, co przykuwa moją uwagę. Jest to dla mnie cały czas miejsce nowe. Pewnie inaczej bym do tego podchodził, gdyby to były ścieżki zdeptane przeze mnie przez lata. Może nawet nie. Może wtedy miałbym głębszą wiedzę o tym miejscu. Tak jak kiedy wracam do Dębicy, to wiem, że za każdym rogiem czai się jakaś historia, że coś się kryje, że tutaj było to, tutaj było tamto, a tu było getto, a tutaj była rodzina, która przez 20 miesięcy przetrzymywała rodzinę Żydów przed Niemcami. I są przeróżne historie, których w Krakowie nie znam, a jest ich z pewnością jeszcze więcej. I Kraków teraz jawi mi się jako fajne miejsce. Jest to moje miasto. Mam nawet tak napisane w papierach, więc się w tym nie kłócę. Na początku było mi ciężko, bo się znalazłem w trudnej sytuacji. Bardzo dużo rzeczy musiałem odkręcać. Zresztą z niespodziewaną pomocą przyszła mi Izba Lekarsko-Weterynaryjna, gdzie zawsze wydawało mi się, że to jest taka instytucja, gdzie trzeba co miesiąc odprowadzić składkę, która nic nie robi i jest do niczego niepotrzebna, niepożyteczna i że to same takie brzydkomyślne dziadki. A się okazało, że w tej sytuacji, w której się znalazłem, Izba mi bardzo pomogła. No ale tutaj w Krakowie miałem ogromny przeskok oczywiście pomiędzy życiem w małym miasteczku, a życiem w dużym. Przede wszystkim chodziło o koszty. W Dębicy za te same pieniądze wynajmowałem kawalerkę. Co prawda w starej kamienicy i w ogóle w takim miejscu, że jak moi rodzice się dowiedzieli, że się wyprowadzam z domu i dokąd, to się złapali za głowę. Ale nie narzekam. Jak się wszyscy w kamienicy dowiedzieli, czym się zajmuję, no to był pełny szacun, nikt mi niczego nie zrobił. Natomiast w tej samej cenie tutaj w Krakowie mogłem wynajmować pokoik wielkości takiej dużej szafy. Miał mniejszy metraż niż cela więzienna, ale to było też dlatego, że musiałem coś znaleźć bardzo szybko. No, rzecz jasna, pomogli mi przyjaciele i tak dalej, gdzieś tam mnie przekimali kilka nocy, ale nie mogłem nadużywać też ich gościnności i skazywać ich na moje towarzystwo, pewnie na dłuższą metę męczące. Ale jak sobie tak myślę, no owszem, to są punkty zwrotne, ale nigdy to nie zburzyło jakiegoś mojego wewnętrznego poczucia szczęścia. Owszem, to wahadło się mogło wychylić bardzo mocno i naruszyć i spróbować, jak dużo trzeba, żeby to poczucie, żeby go dotknąć. Ale ono cały czas było bardzo wysokie, więc ja po kilku miesiącach, może nawet szybciej, wróciłem do takiego stanu równowagi wewnętrznej, bardzo, bardzo wysokiego poczucia szczęścia. Ja myślę, że to jest, wiesz, troszkę patologiczne, że to się powinno leczyć, bo to człowiek nie powinien mieć takiego wysokiego poczucia szczęścia, jak tak sobie o tym patrzę, i żeby go tak bardzo zewnętrzne rzeczy, które go doświadczają, żeby go tak bardzo nie dotykały. No, państwo, którzy słuchają nas teraz, to słyszą w twoim głosie to szczęście. Ja to widzę na twojej twarzy i w twoich oczach, ten uśmiech, cały uśmiech i w ogóle w tym, jak się ruszasz. Ja się chciałam cię zapytać, skąd się bierze takie źródło szczęścia, które tak bije? Obawiam się, że to jest genetyka wszystko. Po kądzieli, czy po mieczu? Czy Szczerze mówiąc, nie wiem. Ale to jest coś, co towarzyszyło mi właściwie od początku. Ja miałem wspaniałe dzieciństwo. Każdemu bym życzył takiego dzieciństwa, jakie miałem. Dorastałem otoczony miłością, chociaż moim domu było ogólnie dosyć skromnie. I ja bym chciał być choć w połowie tak wspaniałym rodzicem, jakim są. No bo jeszcze oboje żyją. Moja mama i mój tata. Czyli jacy są? Uważni, otwarci, ciepli, nienarzucający, wspierający delikatnie, nie na to obecni, tylko tak delikatnie obecnie. Myślę o takich dobrych rodzicach. No i czuli. Dla mnie to jest taki wizerunek dobrej mamy i dobrego taty. Tak. No. Znaczy, ja się z tobą zgadzam oczywiście.
Chodziło mi też o to, że jak ja sobie o tym myślę, w jaki sposób ja byłem wychowywany, to uważam, że byłem wychowywany bardzo mądrze i zgodnie ze swoimi potrzebami, które miałem. Jako osoba bardzo mocno introwertyczna i to nigdy nie było ode mnie wymagane, żebym brał udział w jakichś bardzo nudnych spotkaniach rodzinnych, czy żebym się w ogóle angażował w coś, co mnie nie interesuje. Dużą wagę moi rodzice przywiązywali do tego, co mnie interesuje. Nawet jeżeli mi się to nie podobało, bo pamiętam, że moja mama zawsze kręciła nosem na fantastykę, dopóki nie zaczęła mi ona przynosić jakichś dochodów. To był ten moment, kiedy mama przestała mówić, że okej, to są głupoty i poczytałbyś poważne książki, tylko już w tym momencie machnęła i przestała w ogóle ręką i przestała temat poruszać. A fantastyka kiedy przynosi dochody? Czy mówisz o dochodzie na grodziennikę za książkę, która rok temu została nagrodzona? Ojej, to było w ogóle strasznie zaskakujące dla mnie. Ta nagroda? No tak, no oczywiście, że tak. Dlaczego? Zostałeś wyłowiony z dwudziestki najpierw zgłoszonych kandydatów do ścisłej siódemki. Dlaczego zaskoczenie? Z wielu powodów. Po pierwsze, no to jest coś, co często powtarzam. Dla mnie zawsze było, ja się identyfikuję jako twórca fantastyki, dla mnie zawsze było oczywistą rzeczą, że to jest jednak getto, ponieważ fantastyka była gettem i jest gettem, co ma swoje dobre strony i co ma swoje złe strony. Złą stroną jest niezauważanie przez główny nurt wielu bardzo dobrych dzieł fantastycznych, czy jeżeli nawet one są zauważane, no to wtedy unika się tego brzydkiego słowa na F, jakim jest fantastyka. W Polsce oczywiście, bo na Zachodzie wygląda to w zupełnie inny sposób i nikogo nie dziwi, że Margaret Atwood jest fantastką, prawda? A w Polsce to jakoś tak nie jest w mainstreamie postrzegana jako fantastka. Mimo że jest przecież. Więc była to pierwsza rzecz. Druga rzecz to taka, że książka była pisana właściwie trochę z tej przyczyny, że ja się w pewnym momencie pogniewałem na literaturę polską. Na studiach bardzo dużo czytałem współczesnej polskiej literatury, ale w pewnym momencie zaczął mnie uwierać taki, może nawet nie klasistowski, tylko wielkomiejski ton wyższości i pogardy w stosunku do prowincji. Czyli to twoje małe miasteczko kultywowane wewnątrz? Ależ oczywiście miałem wrażenie, że znowu jestem kimś wyśmiewanym. No bo generalnie się przyzwyczaiłem do tego, że gdzie nie pójdę, jestem outsiderem po pewnym czasie i się przyzwyczaiłem do tego w szkole i w różnych miejscach, w których byłem na studiach i nie mam do tego, czy w pracy też jednej, czy drugiej, czy obecnej pewnie. Ale również. To jest strasznie ciekawe, bo ja w ogóle jakby nie postrzegam cię jako outsidera, jako bardzo takiego człowieka komunikatywnego, przyjaznego, który chyba jest w stanie z każdym porozmawiać. No, może tak, ale po pewnym czasie, jak się ze mną... Jak się zaznajomimy. Tak, to już jest zupełnie inaczej. I tak. Zawsze gdzieś tak było, że lądowałem na uboczu. No więc wracając do tego, dlaczego się pogniewałem na współczesną literaturę polską, były tam rzeczy absolutnie wspaniałe dla mnie, taką formacyjną autorką. To teraz po Noblu to żadna nowość i w ogóle i nuda, ale to była Olga Tokarczuk, której prawie się zachwyciłem, bo tam czułem, widziałem swoje życie, widziałem swoją rodzinę, widziałem swoją dalszą rodzinę i relacje, które tam panowały. Było to dla mnie odkrywczość. Jednocześnie ktoś mi opowiadał moją własną historię w taki sposób, w jaki ja nigdy nie byłbym w stanie na nią popatrzeć. I było to dla mnie rzeczą absolutnie wspaniałą. Rozumiem, że Olga Tokarczuk w prawie inne czasy czytałeś jako nastolatek. Jakoś tak. No, to było takie, miałem takie literackie kombo na tych najdłuższych wakacjach w życiu, po maturze, a przed studiami, przed pierwszym rokiem studiów, kiedy w bardzo krótkim odstępie czasu od siebie przeczytałem Sklepy Cynamonowe, przeczytałem Inne pieśni Dukaja, przeczytałem pierwszą książkę Wita Szostaka, przeczytałem Prawiek i Inne czasy i przeczytałem Dukle Stasiuka. I to były takie...
no już potem nigdy nie miałem takiej kumulacji rzeczy, które się stały dla mnie istotne i ważne. Mimo, że ja za każdy, w dalszym ciągu odkrywam każdego roku właściwie jakieś książki, które są dla mnie istotne i które coś wnoszą do mojego życia. Bo tak mnie właśnie Witrzostak tak nastraszył kiedyś, że no tak do 20 któregoś roku życia to będziesz czytał rzeczy, które ci będą otwierały kolejne szufladki w głowie i będziesz się zachwycał, a potem cały czas będzie to samo i będziesz miał wrażenie ogromnej jałowości. No i ja tak z niepokojem czekam, aż ten moment nadejdzie, ale może dlatego, że z racji różnych rzeczy, którymi się zajmuję, obawiam się, że na tle innych twórców literatury ja czytam stosunkowo mało. Bo przeczytać 52 książki w ciągu roku, to odkąd sobie liczę, co przeczytałem, to jeszcze mi się nie udało. Zbliżam się każdego roku do tej liczby, ale jeszcze tych magicznych 52 pozycji nie przekroczyłem. No nie liczę komiksów i książeczek dla dzieci, też nie liczę. Bo to by było oszustwo. O książeczkach na dzieci, dla dzieci będziemy jeszcze rozmawiać, ale mnie ciekawi jednak ta książka, która wtedy się tak bardzo poirytowała. Ciemno prawie noc, Joanny Bator. Ja wiem, że to jest książka, która jest literaturą gatunkową. To znaczy ją przeczytałem po 10 latach po raz drugi jako dorosły człowiek i zupełnie inny miałem odbiór, ale też ją przeczytałem jako człowiek mieszkający przez kilka lat w Krakowie, więc być może coś mi się tam zmieniło w środku, czego ja nie zauważam. Ale miałem wrażenie, że przedstawia się w tej książce prowincja jako miejsce, gdzie wszyscy mają żółte paznokcie, brzydko pachną, jako takie opresyjne, a że prawdziwe życie, prawdziwa wolność jest w Warszawie. I kiedy ja się z kolei przeprowadzam do dużego miasta, to zawsze miałem wrażenie, że duże miasto jest opresyjne, że jest szpetne, że tu na każdym kroku ktoś chce cię oszukać. Bo też kiedy szukałem mieszkania w Krakowie, no to pierwszą rzeczą, której doświadczyłem, to była próba oszukania mnie. Ale to już nie będziemy o tym rozmawiać. No i tak ogólnie byłem zawsze bardziej pozytywnie nastawiony do miejsca, które znam i które kocham. Teraz wiem, że Joanna Bator kocha Wałbrzych i że to nie jest wyraz jakiejś niechęci. Po tej drugiej lekturze, tak? Tak. Ja zauważyłem tam zupełnie inne rzeczy i dlatego musiałem tę swoją opinię sprzed lat 10, trochę zmienić, znaczy w dużym stopniu musiałem ją zmienić. I teraz, no okej, podoba mi się ta książka jako literatura gatunkowa, jest to kawał fajnego horroru, horror też jest fantastyką, ale to też jest takie moje własne skrzywienie, że no, nazywanie fantastyką tego, co ma choćby jakiś tam pierwiastek fantastyczności w sobie, bo oczywiście Ciemno prawie noc nie spełnia zasady brzytwy Lema, czyli jak wycinamy wszystkie elementy, brzytwa Lema to jest, jeżeli wycinamy wszystkie elementy fantastyczne z książki i książka się dalej trzyma kupy, no to nie jest to fantastyka. A jeżeli wytniemy z Władcy Pierścieni Czarodziejski Pierścień, czy jeżeli wytniemy Prawiek z Prawieku, to jest to fantastyka, bo wtedy ta książka przestaje mieć sens. No więc to była taka pozycja, która mnie pierwsza, która mi tak najbardziej chyba dopiekła i która mnie dotknęła do żywego, że miałem wrażenie, że ktoś coś opisuje, a to wcale tak nie jest. No, ale ty powiedziałeś przed sekundką o próbie wynajęcia mieszkania pierwszego w Krakowie, ktoś cię oszukał i powiedział, że nie będziemy w to wchodzić, nie wchodźmy, ale Ja byłem świeżo oszukany przez swojego szefa i byłem wyczulony. No właśnie. I też tutaj własnym tego szefa oszustwo. Szef, czyli... szef nie był z Dębicy, szef był wielkomiejski. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Ale także wielkie miasto to zło. Wspólnym mianownikiem jest jednak brak, jakby nie odebranie podmiotowości tej osobie. Tak. A z tego też o tym jest Baśń o wężowym sercu. Książka, która powstała gdzie? Także w Krakowie, prawda? No tak. To w dużej części powstawała w Krakowie. Nie, ona powstawała już w różnych miejscach, w których byłem. Ze mnie jest taki podróżnik trochę... Ja mam taką hobbicką miłość do podróży. Aha. To znaczy ja nie podróżuję, że już bezwzględnie nie muszę. Ale to nawet to, że ona powstawała w różnych miejscach, to jest dość naturalne i mnie nie dziwi. Natomiast z jakiego emocji
ona się wzięła? Ona się wzięła w dużej części z emocji nieuświadomionych. Mhm. Rozumiem, że to był taki bunt przeciwko tej antyprowincjonalnej literaturze mainstreamowej. Mhm. Teraz w ogóle to się wszystko pozmieniało strasznie, bo zauważ, że w ubiegłym roku nagrodę Nike otrzymuje Kajś Rokity i tam jest takie wspaniałe zdanie, które jest dla mnie ulubionym zdaniem z tej książki, to jest, że peryferie pokazują faka centrum. Mhm. I tym właśnie miała być baśń, że to jest książka fantastyczna, która pokazuje faka mainstreamowi, że to jest książka z prowincji, która pokazuje faka wielkiemu miastu. Tam w ogóle nie ma wielkiego miasta. Wielkie miasto w tej książce nie istnieje. Tam wszystko, co jest istotne, dzieje się na prowincji. To jest książka chłopska, która pokazuje faka tej całej mitologii szlacheckiej. No to akurat do Ameryki nie odkrywa, no bo tu takich rzeczy jest bardzo dużo. Ale no właśnie wyrastała z różnych sprzeciwów, aczkolwiek ja sobie nie uświadamiałem tego jeszcze wtedy, kiedy byłem oszukany na przykład w Dębicy przez swojego szefa, że jest to odebranie mi podmiotowości. Ja tego w taki sposób kompletnie nie postrzegałem. Do mnie to dotarło, kiedy parę razy ktoś przy okazji baśni wypowiadał się na temat podmiotowości chłopów i tego, że ci chłopi tak naprawdę tej podmiotowości nie mają, ponieważ rabacja w powieści zostaje wywołana przez tego, kto ją wywołuje w powieści, i że tak nie powinno być. No więc to było trochę sprzeczne z moimi w ogóle intuicjami. Ja uważam, że w stosunku do życia nikt z nas nie jest podmiotowy. Że my wszyscy jesteśmy przedmiotami życia, że życie się nami żyje i zaakceptowanie tego i zrozumienie tego może nie jest jakąś wielką mądrością, ale na pewno prowadzi do tego, że my się z tym życiem łatwiej jesteśmy w stanie pogodzić, łatwiej pojednać i mniej ono nas dotyczy i mniej nas dotyka. Bo też tak zauważałem, jak sobie myślałem o różnych rzeczach, które się w moim życiu zmieniły albo nie, na ile głęboko one mnie dotknęły i czy one dotknęły gdzieś czegoś najgłębszego w mojej istocie, czy jakaś książka, którą przeczytałem, też tego dokonała. I doszedłem do wniosku, że nie. Że jest coś takiego w głębi, na samym spodzie. Myślę, że każdy ma takie coś, że coś, co się nie zmienia. Ja bardzo lubię patrzeć w głąb siebie. Nie na zasadzie, że analizować, tylko się przyglądać rzeczom, które tam znajduję. Ja tam znajduję bardzo dużo różnych rzeczy, ale znajduję też bardzo rzeczy takich dobrych i świetlistych. Ja pamiętam takie doświadczenie, może to będzie trochę śmieszne, ale kilka miesięcy temu siedziałem sobie w ogrodzie botanicznym w Krakowie. To jest jedno z moich ulubionych miejsc. Przy ulicy Kopernika. Przy ulicy Kopernika, nad stawkiem strażkami. Siedziałem tam nic nie robiąc i nic nie myśląc. I tak stopniowo miałem wrażenie, że ze mnie odpadają różne rzeczy. Że ze mnie odpadają różne nawet emocje, myśli i zostaje coś. Coś na samym dnie. I miałem wrażenie, że ja wyczuwam kształt tego wszystkiego, że to jest gładkie i ciemne i sprawiało mi ogromną przyjemność dotknięcie tego. Trwało to może 15 minut, potem oczywiście już zaczął się na nowo jakiś natłok myśli, musiałem się chyba zbierać wtedy do pracy. Wir życia. No, to nie jest stan, w którym można siedzieć, przebywać zbyt długo. Może jak się ma jakieś głębokie doświadczenie w różnych praktykach medytacyjnych, ja nie mam. I to są wszystko jakieś takie rzeczy, które przychodzą spontanicznie i które się biorą z takiego długiego wpatrywania w jakąś... Jakiś wewnętrzny punkt. Coś w sobie, tak. I ani nigdy wcześniej, ani nigdy później nie udało mi się do tego czegoś dosięgnąć. Zresztą nawet nie próbowałem, bo uważam, że nie należy próbować robić takich rzeczy, że powinno to do ciebie przyjść samo. Jeżeli będzie taka konieczność, to na pewno tego dotkniesz. I jeżeli jest coś takiego jak dusza, to podejrzewam, że w tym momencie tego dotknąłem. Być może jest coś głębiej jeszcze kiedyś i być może dotknę czegoś, co jest głębiej, ale na razie to jest ten etap, do którego się zbliżyłem i to jest doświadczenie napełniające ogromnym pokojem.
To było tak, że przez tydzień właściwie nic nie było mnie w stanie wyprowadzić z równowagi. Nawet gonitwa i przedłużne stresujące rzeczy, które się dzieją w pracy. Bo to nieukrywalne, że to jest taka praca, która jest dużo napięcia, gdy jest dużo emocji i w ogóle. Trudnych pacjentów i ich opiekunów. Trudnych. Trudnych. Trudniejszych od pacjentów. Często tak. Więc czy było coś takiego, co było w stanie dotknąć tej głębi w moim życiu? Nie. Myślę, że nie ma takiej rzeczy, która jest w stanie dotknąć tej głębi. Znaczy, może się mylę, bo być może nigdy nie przeżyłem jakiejś strasznej traumy, która by spowodowała, że gdzieś to coś twardego i ciemnego pęknie albo skruszeje. Mam nadzieję, że nigdy tego nie doświadczę. Ale to było jedno z takich najważniejszych doświadczeń w moim życiu. No i w porównaniu z tym, to wszystkie różne niepokoje, które się przetoczyły przez moje życie, czy wszystkie dobre rzeczy również, one przestają mieć tak naprawdę znaczenie, kiedy się zbliżasz do tego miejsca w sobie. Takiego kształtnego, no. Tak, ja podejrzewam, że miałem taką intuicję, bo ona się pojawia w baśni o wężowym sercu, w tych rozdziałach, które traktują o złym człowieku. Zresztą tajemnicza postać. Trochę też to coś, czego dotknąłem, to bym po eckhartańsku mógł nazwać właśnie sercem albo głębią. Zresztą, kiedy pisałem baśnie, byłem pod dużym wpływem pism Eckharta i pod dużym wpływem pism Hezychastu, z którym się zetknąłem trochę przypadkiem. Więc dla mnie osią, wokół której się kręci baśń o wężowym sercu, no jest właśnie serce, bo to jest baśń o wężowym sercu, a nie baśń o Rabacji Szela, jest pod tytule. I że to jest kolejność, w jakim... Znaczy, ja nie jestem kimś, kto... Autor uważam, że jak napisze książkę, to powinien zamknąć buzię i się nie wypowiadać na temat tego, co napisał. Więc ja też unikam tego, jak mogę. Oczywiście każdy twórca ma jakąś swoją interpretację tego, co napisał. I ja też mam swoją interpretację baśni, ale to nie wydaje mi się, żeby ona była jedyna słuszna. Natomiast baśń się bierze z tego poczucia braku podmiotowości wobec życia, co niekoniecznie i nie zawsze musi być czymś negatywnym. To jest złe, jeżeli drugi człowiek ci odbiera tę podmiotowość. No nie może też się podmiotowość stać, wydaje mi się, jakimś takim fetyszem, bo to jest coś, czego my nigdy nie osiągniemy i do czego nigdy się nie zbliżymy. No zawsze z życiem przegrywamy, to jest normalna rzecz, to jest rzecz oczywista. No a mówiłeś o ogrodzie botanicznym, o dosunięciu duszy, serca, o tym momencie, kiedy ci się udało, coś tam poodpadały z może to była, może to była iluzja tego. Może to była iluzja, ale papieżak karmiąca człowieka. Tak, ja do tej pory tym żyję. Ale to wszystko się dzieje przed, jestem tego pewna, przed punktem zwrotnym, który nastąpił troszkę później, czyli przed urodzeniem twojej córeczki. To nie tak, jest punkt zwrotny? Naciągam? To jest trochę tak, że to przecież nie jest coś, co się dzieje nagle i niespodziewanie. To jest coś, do czego się przygotowujesz. No, przygotowywałeś się. Ja przez całe życie byłem przekonany, że powinienem być ojcem i w ogóle, i mężczyzną rodziny, i trochę tak, w takim stylu jak mój tata, a trochę innym, bo jednak się różnimy bardzo osobowościami, bardzo się różnimy. Ale no, przez całe swoje świadome życie ja byłem przekonany, że okej, będę ojcem. To jest 20 parę lat świadomego życia, to jest wystarczająco, żeby się przygotować do takiej świadomości, więc nie było to dla mnie ani szokiem, kiedy moja żona mi przyniosła test z dwoma paseczkami, ani nie było dla mnie szokiem sam fakt rodzenia, bo byłem obecny przy przyjściu mojej córki na świat. Być może dla wielu osób to jest źle zabrzmi, ale nigdy nie widziałem ludzkiego porodu, ale one się tak naprawdę mówiąc niewiele różnią od porodów zwierzęcych. I ja tam tylko pilnowałem, żeby nie przeszkadzać.
W jaki sposób mógłbym wesprzeć swoją żonę? No ja bardzo chciałem chociaż trochę tego bólu przyjąć na siebie, ale nie byłem w stanie. Więc próbowałem tam po prostu być i nikomu nie wchodzić za bardzo w drogę. Natomiast pamiętam właściwie każdą sekundę i to było trochę tak, jak w czasie stresującej operacji. Że wtedy wyostrza się świadomość, myśli się logicznie, chłodno. Nie ma po prostu miejsca na emocje i nie ma miejsca na strach. Zresztą tego się nie czuję, bo parokrotnie też miałem doświadczenie bliskości śmierci. Trzykrotnie w swoim życiu i to jest taki czas, kiedy nie ma miejsca na lęk. Człowiek się po prostu nie boi. Jest takie przeświadczenie, że zaraz umrę. Ale to jest przeświadczenie raczej chłodne, trochę wyzwalające, a nie napawające strachem. Jest bardzo dużo rzeczy, które mógłbym o tych momentach powiedzieć, ale nie to, że czułem jakiś strach. No i podobnie było też z przychodzeniem mojej córki na świat. Zresztą sam moment porodu to nie jest jakiś moment, kiedy człowiek się materializuje, prawda? No, byłem przyzwyczajony do obecności Irenki. Czytaliśmy różne książki do brzucha z żoną na zmianę. Czytaliśmy takie rzeczy, które lubimy i na których się wychowaliśmy. Zaczęliśmy od O czym szumią wierzby, to pamiętam. Co jeszcze? Czytaliśmy Kubusia Puchatko, oczywiście Chatkę Puchatka czytaliśmy. Czytaliśmy Braci Lwie Serce. Próbowaliśmy czytać Hobbita, ale moja żona jakoś nie lubi, więc się nie upierałem bardzo. Będzie czas, żeby przeczytać córce. Czytaliśmy z dorosłych książek Polowanie na małego szczupaka Juhaniego Carilli. To jest książka, która się ukazała w ubiegłym roku nakładem wydawnictwa Marpress i to jest fińska fantastyka, ale jak ludzie nie lubią fantastyki, to mogę powiedzieć, że jest to fiński realizm magiczny, bo to jest taka fantastyka, którą mogą z powodzeniem czytać ludzie, którzy fantastyki nie lubią i nie czytują. To jest coś, co łączy najlepsze cechy. Ja wiem, że to tam może się kuriozalne to trochę połączenie wydawać, ale twórczości Olgi Tokarczuk i Andrzeja Pilipiuka. I na przecięciu tego wszystkiego jest właśnie Mały Szczupak. Jest to wspaniała książka. Mało co mi dało tak wiele radości w ubiegłym roku. Takiego czytelniczego szczęścia, jak Polowanie na małego szczupaka. I to nie tylko dlatego, że miałem przyjemność napisania blurba do tej książki, bo to było tak, że wydawca się do mnie zgłosił, a ja miałem tyle rzeczy do przeczytania i trochę tam kwękałem i stękałem, że o Boże, ale dobra, przeczytam. No i po kilku stronach przepadłem. Z tych rzeczy, do których blurba pisałem, to jest książka, która mi się najbardziej podobała. Ja przepraszam bardzo pana Roberta Pucka, do którego też książki mam przyjemność napisać. Blurba do jego najnowszej, która się ukaże niebawem. Pod tytułem Jeszcze trochę, ale Polowanie na małego szczupaka to była rzecz no, absolutnie wspaniała. Zresztą mojej żonie też się podobała, więc przeczytaliśmy ją po raz trzeci do brzucha i ręce, sądząc po reakcjach, była bardzo zadowolona. Ciekawe to właśnie, jak ręka już tak, ta książka weźmie za 17 albo 18 lat do ręki. No ciekawe, czy w ogóle ktoś będzie wtedy czytał takie książki. Ale wiesz, czytaliśmy jeszcze, ale już nie do brzuszka, tylko teraz również opowieści z Narni. Mamy teraz przebieżkę przez całą Narnię. I powiem ci, że ja do Narnii nie wracałem tak od 15 roku życia i wracałem trochę z obawami, czy ja się nie odbiję. Bo od żadnej z tych wcześniejszych książek, ani od O czym szumią wierzby, ani od Kubusia Puchatka się nie odbijałem. To dalej się czyta tak samo wspaniale jak kiedyś, ale to były książki, do których też wracałem co jakiś czas. To były jedyne książki dziecięce, które czytałem jako dorosły człowiek. No i ale doszedłem do wniosku, że bardzo mało się we mnie musiało zmienić, bo Narnia mnie zachwyca tak samo, jak mnie zachwycała wcześniej. Jak doszedłem do sceny z Kamiennym Stołem, to w pewnym momencie czytając musiałem zrobić przerwę, bo mnie ściskało w gardle, mimo że tak generalnie się rzadko poddaję wzruszeniom. No ogólnie rzadko się poddaję. To miałem problem, żeby czytać. Miałem rzeczywiście fizyczny problem i nie myślałem, że na mnie ta książka będzie dalej takie wrażenie wywierać. Mimo, że dostrzeganie pewnej toporności stylu w Narni, które nie widziałem jako młody człowiek,
to jednak cały czas się czuję, że no ja jestem z Darni bardziej niż pewnie skądkolwiek. Także może to o mnie niedobrze świadczy, bo to świadczy o tym, że się nie rozwijam, skoro podobają mi się te same rzeczy, które podobały mi się 20 lat temu. Myślę, że to dobrze świadczy i o tobie, i o tej literaturze po prostu. Wiesz co, ja myślę, że jeżeli idzie o literaturę dla dzieci, to jest łatwiej o bardzo dobrą książkę niż o bardzo dobrą książkę dla młodzieży. Chociaż teraz, jak miałem też w ramach trochę przypominania sobie pewnych rzeczy, czytałem znowu Mroczne materie Filipa Pullmana, to zwłaszcza przy pierwszym tomie Przy zorzy północnej, to tak samo się bawiłem dobrze, jak mając lat 12. Więc to też nie jest tak, że tylko dziecięca literatura, ale młodzieżówki również też. No. Więc no, książki, które mi dają mi radość od zawsze i nie przypominam sobie ani jednej książki, którą uwielbiałem jako młody człowiek, a którą bym się teraz rozczarował. A napiszesz książkę dla Irenki? Ojej, to boję się. Pewnie kiedyś zrobię coś takiego. W sensie chodzi mi nie o to, żeby to była tylko dedykacja na pierwszej stronie, tylko żeby to była książka napisana faktycznie z myślą o niej, bo my się tak naprawdę jeszcze nie do końca znamy. Nie do końca wiemy, co lubimy, oprócz tego, że no, lubimy masowanie karczku i głaskanie po brzuszku i lubimy jedną konkretną piłeczkę sensoryczną, taką jeżatą, którą można jeździć po brzuchu i lubimy się kąpać, ale tak naprawdę jakie historyjki lubimy i co nas interesuje i czy nas czy będzie ją interesowało, że nam sójka przylatuje na balkon, czy będzie to dla niej zupełnie obojętne, to tego jeszcze nie wiem. A jakbyś miał, rozmawialiśmy o przeszłości, rozmawialiśmy o teraźniejszości, jakbyś miał powiedzieć na koniec o to, co byś się chciał, żeby się zdarzyło w twoim życiu w najbliższych 3 miesiącach, a może roku? Ojej, nie wiem. To tak, gdzie się rzeczy po prostu dzieją. Ja tego nie analizuję nadmiernie rzeczy, które mnie spotykają, a je po prostu przyjmuję. Oczywiście często też patrzę, jaką ja mogę mieć korzyść z tego, co mnie spotyka, ponieważ no, jest to poniekąd mój obowiązek. Moja żona póki co nie pracuje jeszcze. Więc jest moim obowiązkiem czerpanie jakichkolwiek korzyści z czegokolwiek tylko mogę czerpać. No. Ja myślę, że wszystko, co mnie spotka, przyjmę. Oczywiście ja sobie mogę dużo rzeczy życzyć i wyobrażać, ale też nigdy sobie nie wyobrażałem swojej przyszłości. Nigdy się nie zastanawiałem, jak to będzie, jak będę lekarzem weterynarii. Nigdy się nie zastanawiałem, jak to będzie, jak będę miał swoją książkę w rękach, ponieważ kiedy już miałem swoją pierwszą książkę w rękach, to już byłem oswojony z tą myślą, że jest książka i już ona była wymiętolona po redakcji i już szczerze mówiąc, mnie serdecznie dosyć byłem z niej strasznie niezadowolony. Wolony z każdą książką, tak mam, że jak ona już do mnie dociera, ją widzę jako fizyczny przedmiot, to już mam jej serdecznie dosyć, jej nie cierpię i nie mogę na nią patrzeć. Tu się kończy twój optymizm. Tak, to jest jedyne miejsce, tak, to o Boże. Z jakiejś przyczyny, nie pamiętam, coś musiałem zrobić, tak, że musiałem przeczytać fragment baśni o wężowym sercu, dość dużą jej część. Po prostu nie mogłem. Jeszcze jak zakończyłem redakcję z Michałem Cetnarowskim w 2019 roku, to już byłem szczęśliwy, że nigdy więcej nie będę musiał tej książki otwierać i wydawało mi się, że przez 3 lata trochę mi to jakoś opadnie ta fala niechęci, ale nie. Po otwarciu książki znowu ona mnie uderzyła z taką samą siłą jak 3 lata temu, więc wniosek z tego taki, że bardzo mało się we mnie zmienia. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl/podcast. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.